Siema, witam was. Kolejnego poranku, jest godzina 6.18. Ja dzisiaj znowu się wybieram na ryby, tym razem na spinning. Idziemy na Perłę Mazowsze, idziemy na spinning, na szczupaki. Zobaczymy, co się uda zmówić. Tak wygląda mój zapakowany rower. Ja mam tu jeszcze statyw i na plecach plecak. No i z takim czymś będę jechał. Plecak. Jestem, można powiedzieć, zapakowany po brzegi. Dużo tego strasznie. Oczywiście kask musi być bezpiecznie. No i do zobaczenia na łowisku. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na Bielawie. Zacznę tutaj kleić sprzęt i przyjechałem na miejsce, zapłaciłem, wszystko już jest ok. Będę teraz sprzęt rozstawiał, znaczy wiązał wszystko. Jak rozmawiałam z panem Krzyśkiem, właścicielem, to mówił, że teraz jest najgorszy okres, że podobno najmniej jest brań drapieżników w tym okresie. No więc trzeba będzie popracować, spróbujemy jak najwięcej ilość przynęt przetestować. Więc mój zestaw na szczupaka będzie to kołowrotek Robinson Shiner FD303 z plecionką 18, znaczy nie, to nie jest plecionka, to jest żyłka 18. Drugi kołowrotek to będzie boczny trup, który dzisiaj spróbujemy. Tutaj podobno są ostatnie sztuki, jakieś tam pojedyncze okoni, spróbujemy. Tutaj jest trabuko, znaczy nawinięta żyłka trabuko 18, tylko że one są na tyle przegrubione, że pewnie to jest około 19 z tym hulcem. A kołowrotek Torro Jackson, nie, Conger Torro, to bardzo tani kołowrotek, a bardzo fajny. No i key numer 1 Robinson Maverick Zander Jig 2,70, wyrzut 8,20, nie, 8,42. Bardzo fajny key, już kilkanaście ładnych rybek wyholowałem. Takich jak na przykład szczupak 52 cm, czy ten mój sandacz, mój najlepszy sandacz 68 cm. No i okej. Okay. Wóz podoba wędka. To jest jedno. O, psa. Sprawdźmy, czy jest prosto. Idealnie. I teraz mocujemy tutaj. Tutaj będziemy. Kołowrotek, jak to przynajmniej tutaj przydałoby się zamocować kołowrotek. Ok, i teraz kołowrotka. Musimy, tutaj jest na klipsie założone, to teraz klipsa zdejmiemy. Opsa. Poluzujemy hamulec, żeby mógł ją wyciągnąć sobie na spokojnie i przez wszystkie przeloty przeprowadzić. Założę stalowy przypon. Nie będę tutaj fluorokarbonu zakładał. Taki cieniutki, prosty stalowy przypon z agrafką na końcu. Kurna, bo nic nie widać. Agrafka. Stalowy przypon, proste. Wiążemy węzeł magiczny, się nazywa. Czyli po prostu okręcamy, przekładamy i okręcamy. 25 cm, więc szczupaka lecą dobrze, bardzo bez problemu, powiedziałam. Patrzę teraz to, jakie ja mam uzbrojone. Mam kilka kanibali Carl Tail. Mam też jedno kopyto. Okej, okay, jak kilka razy okręciliśmy, przekładamy przez dziurkę tutaj. Dużego. I wystarczy, że teraz ciśniemy opsa. Teraz tylko przydałoby się coś ostrego, żeby nadmiar tego obciąć. No i właśnie, no i tutaj mam agrafkę. I chyba zaczniemy, wiecie, bo mam takiego kanibala, Savage Gear kanibal taki. On ma 8 cm, tak samo on, tylko że ma Scarlet Tail. Mam też takie duże szczupaki, inni rodzaje szczupaków, one miały tutaj do zbrojkę, ale zdjąłem ją, ponieważ na tym łowisku nie można.
Mam też mnóstwo mikadów i szhanterów różnych. Na nie się skusił sandacz mój największy. Jeszcze takiego szczupaczka małego. No więc pójdziemy. A i mam jeszcze takiego kota. To jest przynęta za 50 groszy. A udało mi się złowić na nią już tak dużo szczupaków, że aż wziąłem i kupiłem biało-czerwony. Tylko gdzie on jest? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chyba go nie wziąłem. Nie, jest tutaj, dobrze. Mam też jedną przynętę foksa sandaczową. Tak, na wszelki wypadek. Mam kilka jeszcze twisterków, takich typowych, od bolenia. Znaczy, o i taki, o. No i wszystko mi leci, dobra. No to weźmiemy, zaczniemy. Weźmiemy i zaczniemy od, myślę, od tego Carl Dale'a, 8. Powiedziałbym, że już gotowy. Teraz mi się agrafka zapięła, żeby mi się tutaj nie stało. No szybciej. Dobrze. Wszystko jest. Sprawdzimy, czy się nie urwie. Muszę zamykamy. Zamykamy tylko. Skręcamy ten hamulec. Ja tam skręcę go prawie na maksa. Dobrze. Idę. Tutaj. I w niektórych wędkach są tutaj takie specjalne kółeczka. Takie, o widzicie, tutaj są takie specjalne kółeczka, żeby sobie zaczepić i nie mieć problemu z niczym. Dobra, to jeszcze zaraz obetnę ten nadmiar żyłki i ta wędka gotowa. No i teraz drugi. To o kiju nie będę rozmawiał, ponieważ jest to największy szajs, ale niestety nie jestem bogacz i nie mam wszystkich wędek, ale też ma, to jest 2,90 albo 2,70 też, tak jak ta. Spróbujemy złowić okonia tutaj. Jestem bardzo ciekawy, czy jest na to szansa. Dobra. Bocznym trokiem będziemy łowić na tą wędkę. To będzie boczny trok. No i ta sama bajka. Musimy rozkręcić hamulec. Przeprowadzić przez wszystkie przelotki. Ok, po tym jak wszystko zostało przełożone, no dobra, lekko widać, że to dobrze. Bierzemy, jak chcemy wiązać boczny trok, musimy wziąć sobie jakieś, tak na oko, zależy też od głębokości. Tu są 2, 2,5, 3 metry, to ja wezmę tak na oko pół metra żyłki, złożę na pół. Składam na pół. I robię takie pętelki. Hop, jedna. Mamy dwie pętelki. Teraz obkręcamy to. Tworząc jeszcze jedną pętelkę i teraz tą końcówkę musimy przełożyć przez wszystkie te pętelki i zawiązać. I teraz tu mamy pętlę, tu mamy nadmiar tej żyłki i teraz to musimy przeciąć. A no to i tak muszę wyjąć. Dobra, tu mamy nóż. No to nie wziąłem, nie wiem czemu, żadnych kombinerek. I tak w proporcjach 1 do 1 trzeciej za mała wyszła ta pętla, no ale już tam nie będę się z tym pieprzył. Tutaj przytniemy.
każdego troka jest potrzebny specjalny ciężar. Specjalne ciężarki. One są takie podłużne, po prostu skrętliki. Takie podłużne, długie, krótkie skrętlikiem na samym końcu. Kicia idzie do mnie. Ja tu mam 12, to prawda, to i tak jest za ciężko, ale... Który jest dłuższy? Ten jest dłuższy, no to na ten wiążemy ciężarek. Cześć kotku, no cześć. Jaki ty ładny jesteś. Nie mam jedzenia. O. Patrzcie, jaka cudna kicia, no. Przywitaj się, kotku. Nie mam nic do jedzenia, no jaka piękna jestem, tak? Musisz... No co to? Nie mam nic do jedzenia, kocie. Przykro mi. Ojej, tak, teraz się będziesz ucierała. Dobra, to ja się... Popatrzcie sobie na kotkę, jak się ładnie u mnie ociera. Się przytula. Chcesz coś do jedzonka, co? Mam tylko kanapki z szynką, chłopie. Czy tam dziewczynko. To samo ten magiczny węzeł. Ojej, kocie. Co to tak? Zawiązana? No, dobrze. I teraz potrzebny jest, który sobie tam leży. To w kotku zaraz będę. Są specjalne haki do bocznego troka. Troku. One to są po prostu jakby. To jest taki hak. Ostry, o. I on ma po prostu tutaj na samym końcu dziurkę. On jest po prostu długi. I kiedy ja sobie na przykład wezmę... Kiedy ja sobie wezmę coś, na przykład takie złote kopytko malutkie, to po prostu zakładam jak główkę jigową, tylko że zakładam, wiążę ją do żyłki. I to działa na zasadzie... Już sobie go tak poszedł, to możecie się na mnie popatrzeć. I to działa na zasadzie, okonie siedzą przednie, kiedy ten ciężarek je płoszy i one potem dookoła, kołem wracają w to miejsce, gdzie jakby przed nimi jest nasza przynęta i może zareagują. No ja jestem bardzo ciekaw, czy coś tutaj będzie z tych okoni. Wziąłem drugą wędkę, bo tak na wszelki wypadek, bo tak aż... Na razie na łowisku jest woło, ale nikogo nawet nie widziałem na wodzie tam przy brzegu. Dziwnie. Zrobiłem ciut za mały ten boczny trok, no ale zobaczymy, co da się zrobić. Nie chce mi się tutaj jakoś bardzo... Poodcinamy nadmiary tego wszystkiego. Zapniemy tą przylotkę. Dobra, no i wszystkie zostały gotowe. Teraz tylko się... I spróbuję wyjąć te kilka okoni, które tu podobno są na boczny trok. No właśnie, zobaczymy. Thank you.
Przy okazji masakrując przynętę. No ale nie była duża. Chociaż pierdyknęła nieźle. No troszkę mi ją rozwalił, ale wiedziałem, że ona jest warta tych 50 groszy. Minęła już godzinka, a dokładnie już wam mówię, ile dokładnie minęło od mojego przybycia. Już 9. Zaraz dochodzić już 9. No, czyli byłem tutaj dosyć długo. Jestem tutaj od 6.40. Jedno branie. Jedno branie. Ryba mi się spijała praktycznie od razu po zacięciu. Musiałem po prostu, no chyba źle zaciąłem czy coś. No na okoniówkę zero, a nie uderzeniała. Tam widzę bardzo dużo przypłynął lilii wodnej. I widzę, spławik sobie tam pływa przypięty do tej lilii. Miałem chyba już 3 zaczepy. Znaczy więcej, bo tutaj przy tym kanaliku łowię. Ale takie, z których nie mogłem się chwilę mi zajęło, żeby dojąć, to miałem 2 takie. Straciłem tego najmniejszego kanibala, właśnie kanibala 8, no i muszę wiązać nowe wszystko. Cóż, no ja jestem mistrz zaczepu, więc jakby chyba to będzie nowa nazwa kanału. Mistrz zaczepów mazowieckich na przykład. I tak się będzie nazywał mój kanał. Co za to? Kolejna miejscówka, troszeczkę dalej w głąb przez krzaki trzeba było się przedrzeć. Tu jest bardzo płytko, się kręcą, tutaj głównie są karasie i gleszcze. W tym wymówiłem taki białoryb, mniejsze wszystko. No i wziąłem to i wziąłem, ponieważ to było bardzo blisko tam, gdzie zostawiłem rzeczy, to wziąłem tylko kilka przynęt jeszcze, żeby przetestować. Więc zaczynamy rzucać z kanibalem. Thank you.
więc podsumowując wyjazd, jedna ryba w podbieraku, trzy zerwane gumy, trzy dostawy zerwane, kanibal bez głowy, jak to się stało, to, nie wiem, ale to wygląda, jakby ktoś to wziął i nożem przeciął albo jakimiś nożyczkami, bo nie wygląda to na ugryzienie jakiejś ryby. Tak na główce miałem i nagle patrzę, że jest oderwane. O tak. I no więc niestety zero ryb. Przyjadę tutaj drugi dzień. Może będę miał szczęście większe. Thank you.